Witajcie. Z tej strony znowu Starkey. Oto Graveyard Keeper. No i bez zbędnego gadania czy tłumaczenia, co mamy robić, idziemy szybko zająć się kwestią młyna i być może w sumie całym wątkiem Panny Wdzięczki. Czyli jakiej tam było. No, od ostatniego odcinka zmieniło się tylko tyle, że nic się nie zmieniło. Tak więc rozumiecie, jestem w pełni... Można powiedzieć w pełni sił, chociaż tak naprawdę to jestem w pełni nieprzygotowany. W pełni gotowy do lamienia, w pełni gotowy do odkrywania dalej fabuły. Nie widziałem ze sobą 5 desek. No jasne. Więc jak widzicie, muszę teraz szybko wczytywać, bo szkoda czasu. Chociaż wiem, żebym zdążył, no ale rozumiecie chyba. Nie chcę nawet ryzykować. No oczywiście, desek też nie mam. Nie mogę ich zrobić. W takim wypadku chyba dobrze, że cofnęłem zapisa, bo mogłoby zabraknąć nam momenta. Krótkiego momenta, co prawda, ale no wiecie. Znając tą grę, wszystko jest niestety możliwe. No i niedługo jest Dzień Kupca, to przydałoby się jeszcze zrobić parę ulotek reklamowych i wiecie, trzy palety ogarnąć i mieć chociaż połowę sukcesu już odnośnie tego, co tam on chciał. I przy okazji można zrobić więcej skrzyni na gwoździe czy coś. Chociaż moim głównym celem nie będzie teraz ogarnięcie tego, a raczej przyspieszenie i automatyzacja dostaw żelaza i węgla. Wiem, że niby nic wielkiego i w ogóle, ale no, rozumiecie. Ogarniam już mniej więcej, podkreślam mniej więcej, jak działają zombiaki. No, czemu tego nie wykorzystać i wiecie, no, nie zrobić automatycznej dostawy. Co, nie ukrywam, przyspieszyłoby to, bo nie musiałbym nigdy łazić, osobiście odbierać. No, chyba że coś bym chciał zarządzać i zmieniać, robić osobiście tam, w tamtym miejscu, ale do tego też nam daleko. Więc tak, pierwsza rzecz to będzie ogarnięcie jakichś porządnych zwłok. Jak je zdobędziemy, to wtedy przerobimy na zombiaka. I wiecie, potem tylko stacja dostawcza, nie wiem jak ona będzie działała, żeby nie było. Ale się spróbuję zrobić i może będzie dobrze, to wtedy by właśnie o tyle łatwo jej było, że dostaw żelaza byłby już regularny. A teraz dawaj Bob, stukaj tym młotkiem. W sumie nawet byś musiał... O! Achievement za naprawienie młyna. O, naprawiłeś go. Jeśli chcesz, możesz mleć tu swoje zboże za darmo. A, mleć. Mam nadzieję, że to pomoże mi zdobyć dokumenty Alisy. Zacznij mieć fakt, że nie mam nic do roboty. Użyj młynu. Ciekawe. Czyli, że co? Czy teraz mogę po prostu z młyna korzystać? Fajnie, ale nie czuję też, żeby to było jakoś szczególnie potrzebne. Przynajmniej na obecny moment. Dobra. To teraz pogadajmy znowu z tym jełopem. Podobno młyn znów działa. To pomoże w interesach. Alisa naprawdę chce iść. Kocham swoją córkę. Chcę tego, co dla niej najlepsze. Więc może iść. Czymś za miły człowiek. Jej, dokumenty Alisy. Prostsze niż myślałem, ale tak czy jak oczekiwało to w sumie roboty na cały tydzień. Więc zrobiliśmy to najszybciej jak się dało, tak myśląc z tej perspektywy, że tak czy jak trzeba było odwiedzić astrologa. No i wiecie, z obliczeniami od astrologa, załatwić to, tamto, śramto i w ogóle. Więc w sumie się udało. O, cześć kochanie, w czym mogę pomóc? Już jest dużo lepiej, mam kilka pytań, dobra, nie? Mam papiery dla Alisy. Oto dokumenty. Może iść z tobą na koncert. Cudownie. Musimy tylko... Okej, jesteś tam, bo dodam dwa lata, to ułatwi wiele spraw. Poprawka jest dość niezgrabna. Od razu widać, że ktoś zmienił liczbę. Potrzebuję teraz artysty, żeby to zaparafował, ale nie chcę prosić od tak kogokolwiek. Nieprzychylna plotka mogłaby zrujnować moją reputację. Może ty zdołasz dobyć papiery? Aha. Dobra. Czyli mamy zadanie, czy co tak konkretnie? Uzyskaj papiery arystokratyczne przez skrzynkę służby królewskiej. Jezuszku, nie. Czy wy to widzicie? Ja mam zdobyć papiery arystokratyczne. To jest pytanie, czy wąż z tym może pomóc, czy muszą być uczciwe? No cóż,
wyszło gorzej niż myślałem. Ale dobra. Ile mamy oszczędności? 13 monet. Nie, w takim tempie na pewno nie osiągniemy niczego, więc... Trzeba, nie wiem... Zacząć się interesować porządniejszymi tymi wszystkimi, jak to się nazywa. No... Trupami czy coś? Chociaż nie, z cmentarza nie wyżyjemy, trzeba będzie... Nie wiem, czy to mięso pakować w masowych ilościach, czy co, jak... Teraz zobaczmy. A, mamy jakiegoś trupka. Uff. I się trochę podgnił. I chyba standardowo czaszka, krew, tłuszcz. I do widzenia. Nie. Byłby nawet dobry na zębiaka, ale teraz już trochę za późno. W sumie ze wszystkich rzeczy może jeszcze warto byłoby zobaczyć. Też nie wiem, czy jest cokolwiek jeszcze. No nadawałby się, ale niestety. Obecna sytuacja nie pozwala na to. Tak więc... Bierzemy trupka. I standardowo, rzecz jasna. Trzeba go spalić. I proszę, ostatnio też spalaliśmy i chyba nawet jeszcze nie zebrałem, jak to w sumie to pokazuje tu. Dobra, to czy jest coś, co nie muszę ze sobą nosić? Nie no, wszystko się w miarę przyda, więc ta sól będzie tu musiała czekać trochę dłużej. Dobra. W takim też wypadku, zobaczmy jak tam z punktami stoimy. No jasne, tylko 8. I teraz dzień kupca też, więc... Co? Ja może odłożę po prostu wszelkie niepotrzebne nikomu rzeczy. To nie tutaj. Wiecie, posprzątamy i takie inne sprawy, żeby... Można było na czysto pójść i zacząć ogarniać zestaw do transportu. Wiecie, mówiąc, zombiakową linię transportową. Dobra. Pendraki muszę wziąć. To coś pajęczego tam zostawimy w skrzyni na glinę, bo jest trochę wolnego miejsca. Ej, wiecie co? Może nawet miski bym sprzedał teraz. Więc 200 misek to chyba nie będzie trudno zrobić. Nie no, dobra, trochę to się będę musiał napracować, ale tak czy jak nie powinno być aż tak strasznie trudno. Zaawansowane części i tak. Łopata 1 to jest pewnie, tak. Stary miecz, stare narzędzia, stare wszystko. Mamy trochę złomu, to może warto byłoby go już przetopić. No dużo z tego nie wysiągniemy, ale przynajmniej cokolwiek, więc tak. Mam 3 wolne miejsca i w sumie póki jest jeszcze chwila, to wykleję butelkę. No wiecie, na wszelki wypadek. I teraz najważniejsze, trzeba iść zobaczyć, jak tam zombiak sobie poradził z transportami, czy w sumie nie z transportami, a właśnie z gromadzeniem surowców, bo dawno nie zaglądałem. Przy okazji, jakbym się dowiedział, co jest wymagane na tą stację transportową, to wiecie, zbudujemy ją szybko, płynnie, bezproblemowo. I jakiegoś tam innego zębiaka się wynajdzie, jak tylko się przywiezie trupa. Nawet jeśli nie będzie zbyt wydajny, to ważne, żeby po prostu, no, przynosił w miarę możliwości. I w sumie jest dzień kupca, to też przydałoby się więcej reklam naprodukować. W sumie ulotek reklamowych, no ale wiecie, o co chodzi. Skróty myślowe, jak zwykle. Dobra. Mamy mostek, to teraz tak. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zaraz będziemy mieli ogarniętego zombiaka transportowego. W sumie... Jak mi się wydaje, albo już nagromadził tu mag ze żelazem. No patrzcie, jakie to jest piękne. I tak, nie ma już więcej miejsca na żelazo, więc jedną bryłę możemy ze sobą wziąć. Stacja transportowa. 8,5, 2 te. Gwoździe, czyli dwa papiery, 4 gwoździe. Co nawet... Może bym ogarnął... Jak to się nazywało? Skład kamienia. Dobra, po prostu wezmę dużo podstawowych desek i dużo podstawowych... Tak. Dużo podstawowych desek, dużo gwoździ i trochę... ten, 1 kilof. I to powinno ogarnąć wszystko, co trzeba. No i papiery, rzecz jasna. Miejmy nadzieję, że to wszystko, wiecie, wyjdzie w taki sposób, jaki planuję. Bo jeśli ten zombiak transportowy będzie funkcjonował prawidłowo, to możliwe, że jesteśmy uratowani. Jeśli będziemy uratowani, to właśnie, jak mówię, nie trzeba się przejmować już żadnym żelazem, stalą czy czymś innym. Bo to wszystko będzie samo do nas przychodziło. Nie wiem jak szybko, ale będzie. A to jest podstawa. W sumie też to by trochę przyspieszyło kamienie, więc prawdopodobnie ogarnę kamieniołom teraz prędzej niż drugą kopalnię, bo w sumie... Tak będzie dla mnie lepiej.
Tylko miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie dwóch stacji zrobić i dwóch zombiaków. No owszem, żeby kamienią uruchomić, to tak, trzeba będzie dwóch, ale chodzi o to, żeby funkcjonował ten zombiak, który będzie transportował nam... No jak to się nazywało się? No... No żelazo. Nawet nie będę czekał, już robimy sztabki. A nie, najpierw trzeba to przekuć. Dostanę tylko 5, a tam będzie tego więcej tylko. Normalnie nie wierzę, teraz mnie zgubią te płoty. Będę musiał wszystkie narobić, mimo tego, że jeszcze nie chciałem. Ale dobra, punkty będą. O, a ci będę za 1000 niebieskich punktów. Brawo ja. Następny płot, proszę. Następny. Zajmie to sporo czasu, ale... Przynajmniej trochę posprzątamy. Wiem, że te płoty mi są niepotrzebne, ale... No, nie chcę się ich teraz rozbijać znowu, więc... Okej. Teraz w tym miejscu też 5. Myślę, że trochę jest więcej. Ja nie ukrywam, zawiodłem się. W sumie da nam to tylko 3 sztabki. Więc będzie trzeba jednak oszczędnie podchodzić do wszystkiego. Ja, nie mam miejsca na nic. Znowu. Dobra, pędraki tutaj póki co. Nie przydałoby się chyba odwiedzić kupca. Tak. Zanim będziemy robić wszystko pozostałe, chociaż... No dobra, zanim zrobimy wszystkie inne rzeczy, to... Wklejmy butle wina. Odłożymy jakieś niepotrzebne złomy w to miejsce. Czyli to, co? Wszystko po prostu, co nie mieściło się gdzieś indziej, żeby mieć chociaż te parę miejsc. I tak. Czy jest tutaj coś, co powinienem brać ze sobą? Nope. Tak więc idziemy zrobić trochę papierów. 2 konkretnie. I 10 ulotek, potem idziemy do kupca. U kupca załatwiamy sprawę tego, że już mamy renomę lepszą. I tak, czysty papier można robić z książek. A mamy wysp pod dostatkiem papieru. Dobra, to teraz tylko trzeba 10 ulotek naprodukować i będzie dobrze. Dobra, i jeszcze 10 ulotek. Proszę, grą, bądź grzeczna. Tak, 2 papiery. Nie wiem, co było potrzebne kamieniołom, ale... Miejmy nadzieję, że tylko deski Kilof. Tego rzecz jasna nie wziąłem, ale to raczej nie będzie teraz taką ważną kwestią, patrząc na całokształt sytuacji. Często o tym mówię, ale dobra. To teraz, jeśli chcemy wejść do magazynu, to chyba będzie tu? Nie, to było tam. Zobaczymy, jak to wygląda. Plus 1 do sławy. Co prawda nie wykorzystane, ale jest. I okej. Porozmawiajmy o interesach. Nasza firma jest już dobrze znana. Świetnie, teraz już rozumiem, czemu piekarz dał mi rano darmowego placka. Ludzie zaczynają opowiadać sobie o naszej wysokiej jakości produktach. Szkoda, że nie możemy sprzedawać więcej niż 10 skrzynek na tydzień. Darn ograniczenie licencyjne. Ale im lepiej mamy ze sławą, tym lepszą cenę mogą dostać. Wkrótce będziemy mogli pomyśleć o powiększeniu naszych możliwości produkcyjnych. Wiesz, miasto nie żywi się samym chlebem. Dobra. Więc ogarnęliśmy chociaż jedną rzecz i po tym dniu właśnie powinniśmy dostać już jakieś tam pieniądze. A teraz, jak już to jest załatwione, to tylko trochę gwoździ naprodukować. Z tymi gwoździami potem wziąć, jak ja to nazywam, bieda deski. I jak to załatwimy, to no łatwo będzie już cokolwiek zacząć robić. Znaczy mówiąc, co cokolwiek, to będzie produkcja nowych zombiaków tylko. No bez samego w sobie zombiaka chyba tam nie polezę. Na złoto wytapiać. Dobra, to w sumie fajnie. Złoto i srebro też można przerabiać. Jak już sam przed chwilą mówiłem. Dobra. Nie wiem, czy aż tyle gwoździ będzie potrzebne, więc zrobię tak z 24. Powinno wystarczyć na jakiś czas. Teraz gdzie jest ten cały opół i mój stary Kilof. Dobra. Nie mówcie mi, że nie ma tu mojego starego Kilofa. Dobra, chyba już go przecież wykorzystałem. Dobra, przecież ja go wykorzystałem już, więc... Trzeba zrobić kolejny. Tak więc mamy już wszystko, co było potrzebne i teraz, póki są jeszcze wolne punkty, to... Może warto byłoby pomyśleć właśnie o wszystkim, co jest tutaj, czyli... Ja bym mógł stworzyć warsztat kościelny w końcu samemu.
Zastrzyk ługowy, zastrzyk kwasu, okej. Zastrzyk klejący, zastrzyk konserwujący, odnawiający. Płyny balsamarskie 3, mistrzostwo alchemiczne. Anatomia. Dobra. Chyba na obecny moment weźmiemy łagodnego rzeźnika, czemu by nie. I podstawę balsamiarstwa. I teraz czekając, aż osioł przywieźnie nam trupa, możemy zająć się przygotowaniem, nie wiem, jakichś balsamów czy coś. I to by może pomogło nawet sporo w kwestii zwłok. Przygotowywania lepszych zombiaków, bądź co bądź. Dobra. Tutaj mamy coś tego typu. Zastrzyk ługowy. I zastrzyk kwasu. Mhm. Kwas, woda, kolby stożkowe. To jest zasada, woda. I to całe kolby stożkowe. Nasz bardziej by interesował chyba ługowy. A zasady nie umiemy wytworzyć, niestety. Ale nie ma co się przejmować. Z czasem, jak będziemy mieli wszystko odblokowane, to wtedy się tym zajmiemy. Po stacji nic nie ma, rzecz jasna. A powinien przyjść osioł jeszcze dzisiaj. Miejmy nadzieję, że w miarę pożytecznym trupem. No jasne. Idę tu, mając zapchany ekwipunek, jak zwykle. Może mądrzejszym krokiem byłoby jednak zbudowanie tych stacji już, a potem przyniesienie tam zombiaka ewentualnie. Tak. I pewnie jak na złość, tylko ja tam polezę i zaraz usłyszę dzwonek, że osioł przywiózł ci trupa. Tak będę... Mówiłem... Czy wy to widzicie normalnie? Ja to przewidział, że... Co prawda jeden zombiak to chyba będzie mało na transport cały, ale... Wiecie, pomału będzie nam przynosił, to będzie dobrze. Bo nikt nie każe mu śpieszyć się. Będzie to, żebyśmy mieli stabilne dostawy. Dobra. Trupek oczywiście już trochę sobie zgnił, 1%. Ale nie ma co się przejmować, niedługo będą lepsze. Dobra. Oj. Nie wiem, po co to robię, ale... No nie zapowiada się, żeby to był porządny trupeł. Więc z tego czaszki chyba nawet nie ma co wyciągać. Chociaż czaszka chyba nie wpływała na nic. Lepiej będzie prawdopodobnie wziąć takiego trupa niż przerobić na zombiaka. Później ewentualnie zombiaki też da się modyfikować, to nie jest tak źle. Będzie badziewiem, ja to wiem, ale przynajmniej wskrzeszymy zombiaka i będziemy mieli już to, co chciałem. Brak zwłok, no jaśnie, jasne, zombiak 10%. To nie jest taki zły, pracuje tylko niewiele gorzej niż ten, którego ostatnio wytworzyliśmy. U. No, sztabka złota, trochę punktów. Robimy postępy. Fajnie tylko by było, gdyby postępy te były prędzej robione i w ogóle. Gdybym w 20 minut zdążył zrobić więcej niż tylko zająć się jedną sprawą i też jej nie dokończyć. Co jest takie dosyć typowe jak na mnie. Ale dobra. Idziemy, Bob. Trzymaj zombiaka, nie zgub go. Chcę będzie źle to. W sumie dam go na kamieniu, jeśli będzie trzeba czegoś jeszcze. Ale mam nadzieję, że będzie w porządku. Mhm. Dobra. Właśnie słyszałem, że siostra w sumie wróciła. Więc może zaraz będzie nam przeszkadzała w odcinku, ale póki co się tym będę przejmował jakoś wielce. I w szukasz jak tam węgiel? Powoli, ale stabilnie, dobra. Stacja transportowa. Stację tutaj bym postawił, ale jak widać przeszkadza drzewa. Super patyki, jak zwykle. Stacja transportowa dla zombiaków. Znaczy na wszystko chyba będzie dobrze. To tak, teraz tutaj trzeba trupa wsadzić. Teraz tak, ładunek. Mhm. Aha. O, czyli jednak będzie łaził. Nawet wie gdzie. Dobrze. Będzie przynosił wszystko, jak widzicie, co tutaj się udałoby ewentualnie zdobyć. Fajnie. Bardzo nawet dobrze. W takim razie pierwsza rzecz załatwiona. I teraz druga. Kamieniołom dla zombie. No w sumie tak. Zbudujmy chociaż jeden kamieniołom.
No, oczywiście to muszę ja skonstruować, bo pewnie jeszcze nie gotowe. Nie, już zrobione wszystko, okej. Okay. I to jest tak, skład kamienia wymagałby więcej palna, ale składem kamienia się zajmiemy kiedy indziej. Jak widzicie, wszystko jest póki co ogarnięte. I mogę być z siebie dumny, bo w sumie teraz mam już stabilne dostawy żelaza. Żeby masz wręcz za dużo momentalnie, ale... Dobra. Tak więc leziemy i miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Skoro zombiaki są ogarnięte, żelazo też. I patrzcie, najpierw to, że on nawet w miarę szybko łazi. Nie tak szybko jak my, żeby nie było, ale... No, dostawy będą stabilne w moim odczuciu, więc jest dobrze. Chociaż, co ja wiem, że się powtarzam, z tym jest dobrze. Chociaż jeśli wolicie, to mogą być, że jest źle i wtedy będzie po prostu tak samo, tylko że będę mówił, że jest źle. Okej. Okay. Piesy mi dalej czekają tam. Oczywiście mówię o piesach sąsiadów, żeby nie było. Sztabki złota są już nasze. Standardowe tutaj trzeba będzie wepchać. Co takiego jeszcze tu mam szczególnego? I coś tak naprawdę można byłoby się pozbyć. Chyba ewentualnie tylko tych złomów, ale... No. Zobaczmy, czego tam jeszcze od nas ludzie chcieli. Przedyskutuj strategii z kupcem, to jeszcze nie mogę. 7 skrzyń to niedługo, ale jeszcze nie. Papiery arystokraty. Przez skrzynkę. Chociaż sprawdzę, może wąż mi je sfałszować. Nie sądzę, ale wiecie, no warto sprawdzać. Może jakimś cudem właśnie nasz kolega wąszu będzie mógł to zrobić. Co? Może by nawet ułatwiło cały kształt sytuacji. Dobra, cześć wąszu. Do rytuału nic. Co do naszyjnika? Nic. Kiepsko. Jednak będę musiał uczciwie na to zapracować. To teraz czym by się tu jeszcze mógł zająć? Oczywiście czaszkami też, ale najpierw fontanny krwi. Nie no, za dużo roboty już przy tym było. Kiedy indziej. Na spokojnie. Póki co... Tym najlepszą rzeczą, którą byśmy mogli zrobić, prawdopodobnie to będzie teraz... No nie wiem co. Może teraz z takimi oczywistszymi rzeczami, typu... No, odłożenie materiałów, czy coś. Lepiej chyba będzie... Może przygotować miski na kolejne te... Dostawy, te całe? Chyba dobry pomysł. Pewnie zakończymy też dzisiejsze zlecenie, że tak nazwę. Kupimy miski. Które teraz będziemy sprzedawać. Tylko czy... Ile tych misek bym potrzebował? 200. Albo 100 dzbanków. No i oczywiście gwoździe i inne rzeczy. Może szybciej będzie nawet zgromadzić trochę dyni. Patrząc na to, jaką mamy wydajną farmę dyniową, to chyba będzie nawet szybciej. Proszę, proszę, kto by się spodziewał? Mamy już 19 sadzonek tych nowych dyń. 22. Nie no, patrzcie, no, możemy zrobić skrzynię złotych dyń. Jest dobrze, nawet bardzo. To teraz pora przygotować nawozy. I zaraz posadzimy więcej złotych dyni, które potem będziemy sprzedawać i wiecie, takie perpetuum mobile już pomału się nam tu tworzy z tego. To znaczy, że też przydałoby się już te grządki zombifikować. W ogóle zombifikować tych... Mrocznie to brzmi, chociaż tak naprawdę to po prostu wykorzystujemy technikę, którą ktoś nam po... Zmarnowałem nawóz, brawo ja. No, ktoś nam pokazał po to, żeby wykorzystać ją do jak najlepszych zarobków. Teraz tu było to. Dobrze. Złote dynie rosną, a my musimy przygotować trochę tylko palna. Tego drzewa dalej nie mogę ściąć, więc... To jest jakieś takie już rosłe drzewo, to fajnie było, gdyby Bob się nim zainteresował. No Bob, proszę cię. Serio? Serio, ty jesteś aż takim nieogarem życiowym? No jasne, kwiatki to sobie zbierze i grzyby, a drzewa to już nie zetnie. Chociaż go to proszę. Dobra, w takim wypadku złote dynie i raz 200 misek. Jak mówiłem, na tym zakończymy dzisiejsze zmagania, ale żeby nie było, kolejny epizod jutro. Może będzie szybszy, znaczy jakiś szybszy, dłuższy. Wszystko zależy po prostu od mojego nastroju, od tego, ile będę miał czasu.
Chociaż nie jestem pewien, bo jak mówiłem, staram się robić już teraz 3 filmy dziennie, bo tam teraz przez krótki okres mam dostęp do Overcookta 2 i trzeba z siostrą to ograć. I dobra, teraz ile mamy misek? Zdecydowanie za mało. Aha, jeszcze wody by potrzebował bardzo dużo. Dobra, szybciej, szybciej. Ach, gdyby tylko jeszcze mi ta energia tak nie leciała, to byłoby fajnie. A, i trupek. Super. Ło, żołnierz dolaz! Starczył i wraca. Mam w kieszeni. Nic istotnego. Tak, ze wszystkich rzeczy to można zniszczyć. Mamy 40 wody więcej, więc tak. A mamy misek. Tutaj mamy 80. Czyli 120 misek trzeba zrobić. Zdecydowanie wody zabraknie. No patrzaj, to mamy prawie na styk tej wody. Więc no. Przy okazji też przydało się pójść po pieniądze, które tam już nasza placówka handlowa powinna generować. A robienie misek będzie chyba żmudne, więc prawdopodobnie na tym zakończymy już nasze dzisiejsze spotkanie. Bo wiecie, no nie ma co wam pokazywać tego wszystkiego. Zajmę się tym od razu po nagraniu. A póki co, no ja dziękuję wam za obecność i do zobaczenia już w następnych odcinkach, więc trzymajcie się. Hej.